Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym lub naiwnym. Niektórzy twierdzą, że są ateistami, że nie wierzą w Boga właśnie dlatego, że wiara wydaje im się czymś irracjonalnym. Jednak wiara chrześcijańska jest czymś zupełnie innym. Jest doświadczeniem obecności Boga w codziennym życiu. Bóg się nam objawił poprzez swoje działanie. Bóg się nam objawia nieustannie poprzez swoje działanie. Wiara jest po prostu dostrzeganiem tego, co Bóg czyni w moim życiu. Ten, kto nie wierzy, jest zwyczajnie ślepy na obecność i działanie Boga. Właśnie dlatego tak trudno prowadzić dyskusję z tymi, którzy mienią się ateistami, ponieważ rozmowa przypomina próbę przekonania niewidomego o pięknie i różnorodności barw otaczającego nas świata. Bóg nie jest martwą ideą. On wchodzi w relacje z człowiekiem od samego początku naszego istnienia. On dostosowuje swoje objawienie do zdolności percepcyjnych człowieka. Dla dziecka jest jak dziecko, dla młodzieńca staje się młodzieńcem, dla starca jest jak starzec, nie zmieniając się przy tym wcale. Odrzucenie Jezusa i niekroczenie za Jego nauką prowadzi na manowce nihilizmu, samotności i rozpaczy. Tam, gdzie nie ma Jezusa, jest nicość, piekło. Wiara to zaufanie Słowu Bożemu, to życie wartościami, których naucza nas Biblia. Wszyscy jesteśmy biednymi ateistami, którzy każdego dnia muszą walczyć o swoją wiarę. Przecierając oczy rozumu, starajmy się na nowo odkrywać Bożą obecność w naszym świecie i na nim, jak na skalę, budować swoje życie.